As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, to jest Battlefield 4. Gramy na ostatniej mapie, znaczy ostatniej z tych, które pokazywałem, z dodatku Second Assault, to nazywa się Zatoka Omańska. I to jest jedna z fajniejszych map, chociaż bardzo, bardzo żałuję, że w tym dodatku nie trafiło do nas... Strike at Karkand. Strike at Karkand jest zdecydowanie moją ulubioną mapą, najlepszą ze wszystkich, przynajmniej w moim odbiorze, w jaki mieliśmy okazję pograć w Battlefieldzie kiedykolwiek. Dobra, widzę, że moja drużyna ma ostrą kontrolę nad mapą. Ja gram zwiadowcą, mam przy sobie ciężki karabin SRR-61 i cichą nadzieję, że przy jego użyciu będziemy siali zniszczenie. Zauważyłem drogi śmigłowiec. No to się tam... No to się napotoczyli pod rękę, co? Coś tam jeszcze szaleje w tym budynku? Z niezłego kierunku podjechałem. Nie, chyba cisza i spokój. Dobra. Możemy się przyjrzeć trochę tej mapie, to też jest na pewno dla was ciekawe. O, choroba, jasna. Coś tam wybuchło. Jak też ona wygląda? No, po tych zmianach. Ej, wracaj, żołnierzu, jeszcze się tu przydasz. No, pewnie, że się przydam. Aż tak bardzo, to nie jestem gotów na przyglądanie się mapie. O, Holender, nadchodzi burza piaskowa. To jest ten efekt Evolution, który... Levolution, który został wkomponowany w tą mapę. Wyjdźmy tej burzy piaskowej naprzeciw. Na razie jest ładnie i kolorowo, ale to się chyba zaraz skończy. Uwaga, macie trzeba opatrzenia. Chociaż jeżeli mam być szczery, to zupełnie się nie spodziewałem nadejścia burzy piaskowej od strony oceanu. Ale cóż tam... Co ja tam wiem o pogodzie? Tu jedziemy jeszcze kawałek. A nie, nie, to chyba... Nie, no to od strony oceanu idzie. Cóż, i nagle widoczność zostanie drastycznie zmniejszona. Dzieje ten budynek. Lekki pojazd zapancerzony, niedaleko. Uła. Ach. Wygląda na to, że mamy pełną kontrolę nad mapą i że w tej materii niewiele się zmieni. Strasznie niewiele akcji, w niewielu akcjach mogę uczestniczyć jako piechociarz, bo... przepieczone, niewielu przeciwników tu widać. Z wrogi śmigłowiec. Dobra, zostawmy znacznik odrodzeń tu. To może być najciekawsze miejsce. Czy nie mogę zaznaczyć tego punktu? Nie wiem czemu. Jestem przywódcą drużyny, jestem. Tam ktoś strzela. Trzeba go było wskazać chociaż. Widziałem go tak ledwo, ledwo, bo zobaczcie co tu się dzieje. Jest naprawdę solidne zadymy. Biegnijmy trochę bliżej. Transporter wroga! Uwaga! Wrogi transporter! No dobra. Punkty na mapie nie chcą się zaznaczać. Po prostu
zaparkujmy tu w ciszy i spokoju. Zapierają nam bezwzględnie ten punkt C. Straszna zadyma, nic nie widać, snajper nie ma wesoła. Chyba, że ktoś podejdzie w ten sposób. No dobra, tam walczą. Spróbujmy zająć dobre stanowisko strzeleckie. Ten krzak może być przyjazny dla nas bardzo. No, przeciwnicy nie powinni się tu pojawić. O, tam z tamtej strony lecą. Jeżeli nie dam rady ich oznaczyć. Straciliśmy cel Alfa. Mam cię. Ale też kogoś widziałem tam dalej. Tam jest. Nie jestem w stanie ich oznaczyć. Coś mi się tutaj zacięło. Ktoś tu chyba próbował do mnie strzelać. Nieprzyjacielski! Skończyło się ammo. Dobra, spokojnie. Będziemy tych wszystkich pływaków mordować. No, dystans jest za duży i trzeba zmienić tą pozycję. Mogę się tak bawić, bo widziałem kogoś. Dobra, mam was. Mogę się bawić w to strzelanie, bo mamy mocną przewagę tutaj. Ach. No dobra. Możemy się tu odrodzić. Tu takich strzelców słyszałem. Przed chwilką. Przyjrzyjmy się za tym, co też oni kombinują. Otrzymaliście właśnie ulepszenie specjalizacji. Mogę już oznaczać cele. Coś tu łupi, to nieźle. Ale nic nie mogę pomóc mojemu sojusznikowi. No licha ciężkiego, to chyba nie była czapa, co? Po prostu taki słupek, myślałem, że to wystająca głowa. Mam cię. Muszę przy strzelaniu uważać, czy kroki gdzieś. No zobaczcie tam. Tam się czają. Tam ktoś wylądował, dobra. Będziemy się przyglądali temu miejscu. Wrogi transporter, uważajcie! Mam cię. Szczerze mówiąc, bardziej od C4 wolałbym czujnik ruchu. Mamy dosyć mocną przewagę, nie muszę się jakoś angażować strasznie. Już mi się ręce zaczęły trząść. W sensie niedosłownym, tylko... mój snajper nie wytrzymał presji. Widziałem go. Drogi czołg tu jedzie, ale nie wie za bardzo. Gdzieś się snajpera? Ale dopadłem go też. Prędzej czy później to się musiało tak skończyć. Ale było cudne, póki trwało. No dobra, spróbujmy rozłożyć kolejny znacznik. Sytuacja trochę uległa zmianie, mamy tylko jeden punkt.
na pewno potrzebujemy znacznika w dobrym miejscu. Zostawię go na zewnątrz tym razem, żeby chłopaki mogli spadochronami lecieć w kierunku D. Tu go nikt zły nie powinien zauważyć. Przynajmniej taki jest plan. Czy ten plan się uda zrealizować, to już jest zupełnie inna historia. Nikogo nie widzę na dźwigach. Ludzie nauczyli, żeby na dźwigi nie włazić. Dobra, nasz zwiad... Znaczy, ktoś tam... Przypuszczam, że snajper. Tak powiedziałem, zwiad. Wydaje mi się, że kogoś widziałem tutaj. Na tej linii powinien ktoś tu być, ale... Mogą być złudzenie. Dobra. Powinniśmy wszyscy to przejąć szybko. Jak ktoś tu walnie RPG-iem, to będzie miał niezły wynik. Normalnie bym tu nie podbiegał, ale jako, że było nas kilku, to wiedziałem, że nie będziemy musieli spędzić zbyt wiele czasu. Karabinki wyborowe nieźle strzelają. Bardzo dużo osób posługuje się tymi karabinkami, bo one są teraz dostępne dla wszystkich klas i czasami inżynier lepiej sobie radzi karabinkiem wyborowym niż tym swoim szybkim karabinem, który jest na krótki dystans. Ja nie jestem od pojazdów. Czasami mogę pojechać, owszem, ale jeśli mam wybór, to nie jeżdżę. I oni się postarają, nie no, raczej nas już nie dopadną, ale... Neutralizowałem systemy elektroniczne drugiego dowódcy. Spróbujemy ich obiec dookoła. W ogóle słyszę strzały, które pozornie dochodzą z bardzo bezpośredniej odległości, ale to niemożliwe. Dobra, ja jestem cały i zdrowy, panowie. Lećcie do akcji, ja się zastanawiam. Przejęliśmy kontrolę nad całym Charlie. Gdzie by się tu mądrze ustawić? A muzyka nas informuje, że zmierzamy do radosnego zakończenia. Że długo już to nie potrwa. Bym się kogoś spodziewał, ale nikogo nie ma. Tu jest jakiś ktoś. Tak jest. Akcji wkracza kanonierka. Zbyt wesoło się wysunął. Dobra, gdzie ja się mogę ustawić, żeby... Całkiem możliwe, że on ma tam spawn point. No i to by było na tyle w tej rozgrywce. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dajcie znać, jak podoba wam się jakość tego filmu, czy ona jest lepsza niż poprzednio, czy nie. I do rychłego zobaczenia. Oceniajcie, komentujcie. Hej, hej.